Życie lubi zaskakiwać. Sól w cukierniczce, każdy chciałby odpoczywać. Iść do celu, ponicę zgarniać. Hajsa mixtape, wpierdalać pizzę pod holenderski browar. Jamański towar, jarać, niczym się nie przejmować. Więc wyjeżdżam w plener, to plaża White Heaven. Wybraliśmy miejsce, tak by w nazwie było z niebem. Wejdź se to wygoogluj, żebyś wiedział, gdzie teraz jestem. Pozdrawiam cię serdecznie, chociaż nie wiem, kim jesteś. Polsce kompa, odpal zdjęcie, ziomek, kiepasz dziś za okno. Żywa w kruplach, szara jesień, ludzie w biegu mokną. Czuj się ziomek, już tu jesteś, widzę ciebie obok. Biały piasek, gdzieś pod mamą, tu za szklankę robi koko. Buta whisky. Jak widzicie, nadwozie już jest zdemontowane. Teraz biorę się za odcinanie spawów. Musimy się ich pozbyć. Tutaj jest fabryczny spaw, tu fabryczna blacha. No i teraz będziemy też demontować butle, cały układ pneumatyczny oraz wywrot, czyli siłowniki, cały układ olejowy. No i będziemy przystępować do piaskowania całej przyczepy na gotowo, a potem będziemy podkładować, no i oczywiście dawać lakier jakiś elegancki. Na szybko, co udało się zrobić pokrótce, czyli wzmocnienia ramy, wsporniki pospawane dookoła, jak widać. Tutaj zrobione eleganckie, no przesuń się. Udało nam się zrobić tutaj zatyczkę na ośkę, na całe to łożysko. Tutaj mocowanie do tylnego zderzaka, jak widać, jedno oraz drugie. I męczę się, żeby odkręcić koła, bo ktoś posmarował gwinty farbą, jak widać. Nieźle tutaj nabrudzone jest i ciężko to jest odkręcić wszystko. No i chyba będziemy powoli zaczynać piaskowanie. A jeszcze tak, jedna sprawa. Zastanawiam się, jak przymocować tą sprężynę, żeby dyszel znajdował się cały czas w powietrzu. I no nic, jak to zrobię, to wam pokażę. Dancing's what I think of you.
Hej, siemanko wszystkim, to już kolejny dzień i pokażę wam pokrótce, co zostało już zrobione. Jak widzicie, koła już są przykręcone, a mianowicie już wszystko jest poskładane. Cała rama, obrotnica została nasmarowana oraz poskładana, poskręcana tak jak należy. Dysza też już jest na swoim miejscu. Zrobiłem go ściąganego na zawleczki, elegancko. Miejsce na koło też już jest przygotowane. Butla na sprężone powietrze. Oraz cała elektryka, teraz właśnie się z tym bawię, aby poprowadzić przewody na tylne lampy. Jedna oraz druga. Problem będzie raczej z obrysówkami, bo zastanawiam się, jak je przemocować.